Niestety pozalewało, jak widzicie. Tak. Był szef. Policzył 275 koron. Według mnie jest to już normalna cena. Razem połączenie z prądem, toaleta, shower. Teraz właśnie idę. Brakuje tylko zjeżdżalni ryby, znaczy żeby łódkę spuścić. No ale cóż, moim celem jest North Cap, inne miejsca, ale naprawdę jest tu pięknie i polecam. Nie chcę was zdenerwować, ale nawet trzy toszki z brzegu miałem. Jeden się wypuścił, jeden uciekł, a trzeciego nie chciało mi się filetować, więc na kolację będzie fasolka po brytyjsku. Ale miejsce, ej, coś dużego, coś naprawdę dużego cmoknęło, nie pobiło, nie trafiło w gumę, ale cmoknęło konkretnie. Zaczyna się odpływ. Naprawdę polecam. 100 km od Trondheim. Muszę sprawdzić dokładnie. OAP. Camp. A, Wi-Fi w cenie też jest. Ale ja daleko sobie stanąłem. Nie mam Wi-Fi. Więc wydaje mi się, że 275 koron. Za nockę z prądem. Z Wi-Fi. Z showerem. Z toaletą. I z tak pięknymi kamieniami. Julcia. Jak będę wracał, to ja ci, dziecko, postaram się wziąć ten kamień, popatrz. On wygląda jak głowa smoka, nie? Tu popatrz, tu ma nos, nie? O, tu ma nos, tu oczy, taka głowa smoka. No, zobaczymy, spróbujemy, czy ja go dam radę podnieść. O kurczę. Julcia, wiesz co, córeczko? Może jakiś mniejszy kamyk ci przywiozę, co? Bo ten to wygląda naprawdę na... Na ciężki tu drugie oko. Taki krokodyl nawet, nie bym powiedział. No, no ale córcia, nie przywiozę ci tego kamyczka. Jakiś znajdę ci mniejszy, kochanie. No. Dobra, pozdrawiam was serdecznie. Ja dzisiaj tutaj nocuję. Jest cudownie. Brakuje tylko słońca i zachodu słońca. Może rano będzie jakiś ładny wschód słońca. To wtedy odpalimy. Już widać, zaczyna się odpływ. Powoli. O! Jakiś ptaszek przyleciał. Nie wiem, jak ten ptaszek się nazywa, bo nie jestem ornitologiem. Ptaszku, jak masz na imię? Spróbuję go wam powiększyć. O. Ten ptaszek przyleciał. Nie wiem, jak się nazywa. No ale coś. Niech sobie siedzi. Miej nadzieję, że będzie piękna pogoda rano. A czy piękna? No jest fajnie. Nie bój się, ptaszku. Tu jest piękna sosenka. O, tyk. Wszystko jest pięknie. No. Dobra, to cóż, życzę miłej, spokojnej nocy. Do zobaczenia jutro.